najbezpieczniej zapraszam cię tutaj. Więc może zacznijmy od tego, jako nowy zawodnik, już pokłóciłeś się z Natanem. Co masz do powiedzenia, nie wiem, czy to do Denisa, czy do Amadeusza? Słuchamy. W sumie do Denisa to ma takie jedno pytanko, tak naprawdę, nie? Bo kiedyś oglądałem twoje walki w wyglądzie. Naprawdę mega fajnie charakternie to walczyłeś, to mi się podobało w miarę. Powiedz, co się stało po drodze, że tak się dzieje jak teraz, nie? Że uciekasz z klatki tak naprawdę, że gdzieś tam zmieniasz zasady i podajesz się teoretycznie za osobę prawilną, tak? Osobę, która ma charakter i zasady. Więc jak ty masz, jakie ty masz zasady, skoro ty kopiesz boksera po nogach? Powiedz, jak to wygląda? Już ci tłumaczę. Od dziecka kopałem, od dziecka kopię. Trenowałem dzisiaj dla Karate Kyokushin. Od dziecka kopałem. W sytuacjach kryzysowych zawsze kopałem, czy na solówkach, czy w walkach w różnych miejscach, zawsze kopałem. Ciężko mi było przenieść się w dyscyplinę boksu. Oczywiście sam wybrałem tą dyscyplinę. Wiem, że się nie zachowałem, dlatego też przepraszałem po tym, ale nie potrafię po prostu walczyć czysto boksersko, bo wiem, że i tak będę kopał. A czemu tak zachowywałem się w ostatnich walkach? Nie radziłem sobie ze swoimi emocjami. Miałem duże problemy, byłem do zawinięcia, nie trenowałem, opierdalałem się, chuja paliłem. Dlatego tak wychodziło. Wcześniej walki dawałem zajebiste charakternie. Ostatnie moje kilka walk były chujowe. Zachowywałem się bardzo nieładnie, elegancko. Teraz zmieniłem swój sposób życia, wyszedłem ze swoich problemów, poszedłem do psychologa sportowego, ułożyłem swoje życie, zapierdalam, ciężko sparuję i teraz już na pewno chuja nie będę palił, będę dawał z siebie 100%. Okej, no fajnie, jeżeli to charakternie tak naprawdę, ale jak to ma się do zasad, które się po prostu nie przekracza? Bo moim zdaniem, jak się wymawia z kimś na boks, to są zasady, tak? Ty przedstawiasz się jako osoba, która ma zasady. Więc jak to się jakby przekłada na zasady, które ty mówisz, że są twoimi wartościami, jesteś osobą prawilną? Tak, to się przekłada na zasady. Jakie tłumaczę ci. Trenowałem karate już 10 lat, więc w amoku, w kryzysowej sytuacji zawsze kopię. To nie jest tak, że ja go sfollowałem specjalnie. To nie było specjalnie. Zrobiłem to przypadkowo, za które, już ci mówię, przeprosiłem. Okay, no nie chciałem mu zrobić krzywdy, więc jakby upadł, to bym go nie kopał. Ale w kryzysowej sytuacji, gdzie mi więzadło krzyżowe jebło, kopałem. Nie wiem, ja uważam, że ogólnie, że ty nie masz zasad, jeżeli tak robisz, ja jestem tak naprawdę gotowy się z tą... No to widzisz, jesteśmy inaczej wychowani. Ja uważam, że mam zasady życiowe i mi nie gadać, że takich zasad nie mam. Nie wiem, jakie masz zasady, ja ci nie znam. No właśnie, więc jak mnie nie znasz, to mnie nie oceniaj, kolego. Przez pryzmat walk, bo już ci tłumaczę, zrobiłem to w amoku, a to jest różnica. Nie zrobiłem tego specjalnie, żeby mu zrobić krzywdę. Ja oceniam ludzi nie przez pryzmat tego, co mówią, tylko przez pryzmat to, co robią. Ty zrobiłeś jak człowiek, który nie ma zasad. Dlatego nie zrozumiałeś, to już nie mamy o czym rozmawiać. Ale ja z tobą rozmawiam dalej. Konferencja jest głównie po to, żeby rozmawiać, jak już ci wytłumaczyłem jedno. Ale ja tego nie rozumiem, jak człowiek, który no ma zasady. No to jak nie rozumiesz, no to mamy problem, no to nie rozumiesz, no to nie moja wina. Ale ja nie rozumiem ciebie, jak ty możesz mówić, że masz zasady, a tak naprawdę je łamiesz na stopnie. No widzisz, a ty w życiu nie znamy żadnej zasady? Okej, ale powiedz mi, to jak w takim razie mogłeś uciec z klatki z kimś, z kogo wyzwałeś na pojedynek? Nie, ktoś do klatki cię nie wsadził tam na siłę, tylko ty weszłeś tam sam, więc dlatego jak to z tej klatki? Wszedłem się mówi. Nie, okej. No. Miałem cię właśnie pytać, no. Okej. No dlatego ci tłumaczę, że nie uciekłem z klatki, bo zostałem oszukany, bo goś mnie sfalował więcej razy, a mi odejmowali punkty, także tutaj już się też tłumaczyłem z tego. Nie chcę mi się powtarzać kolejny raz. Oglądałeś wywiady, na pewno wiesz, co mówiłem. Więc jeszcze raz oficjalnie, nie uciekłem z klatki, po prostu byłem wkurwiony, zażenowany w tym, że mnie oszukali i tylko dlatego. Jak mam być szczery, to twoich wywiadów w ogóle nie oglądałem, ale jestem gotowy na walkę z tobą i jakbyś chciał, to możemy się pobić, albo jednak zasadę naprawić i tak dalej. Jeszcze raz. Nie oglądałem twoich wywiadów. Nie wiem, jakie zasady masz, bo cię prywatnie ogólnie nie znam, ale sądząc po tym, co zrobiłeś w walce, to zasady złamałeś. Więc zasady złamałem w walce, dokładnie. Dokładnie, więc czyny, a nie słowa. Więc ogólnie ja uważam, że jako osoba, która... Ja wiem, że mam zasady, których nie złamię, więc ja jako osoba... Jestem ciekaw, jakby wyglądała walka osoby, która ma zasady i osoby, która mówi, że ma zasady. Nie wiem, czy masz zasady, czy nie, ale ciekaw jestem, jak wyglądałaby nasza walka. Nie, jakby się napierdali po prostu na gołe pięści na przykład. Nie? Okay. Jesteś cięższy i tak dalej. Chciałbyś się bić, no nie ma problemu. Ja walki odmawiam, także... Ja nigdy walk nie odmówiłem, także nie ma problemu, możemy się bić. Ja też się więzi z najmocniejszymi, więc jakby... Jeszcze raz? Więzi z najmocniejszymi, jakby nie patrzeć, więc jakby nie patrzeć, to jestem chętny na walkę. Nie ma problemu, słuchaj, tak jesteś, naprawdę... jesteś sportowcem, widziałem twoje walki, dobrze się napierdalasz, dla mnie to będzie zajebista sprawa się z tobą sprawdzić. Myślę, że jesteś umówieni, ale teraz zajmij się swoimi walkami, nie? Jeszcze raz? Myślę, że jesteś umówieni na walkę. Nie ma problemu. A teraz zajmij się swoimi walkami, a z tą Amadeusz to mógłbyś się kurwa bić za darmo tak naprawdę, nie? Z tą to mógłbyś się za darmo bić. W ogóle nie widziałem, jak przegrałeś kurwa z bokserem w parterze, nie? To dla mnie to jest w ogóle... Ja oglądałem twoje walki, kibicowałem, mam tam jakichś wspólnych znajomych, z tobą bardzo cię szanuję, nie chcę się z tą bić i myślę, że nie miałbym żadnych szans z tobą. O kurczę. Szanuję. No, to mnie zaskoczyło, natomiast szanuję, dobrze. Szanuję.
Zrobimy tak, że niedługo chcemy zrobić program, gdzie dogramy Denisa jeszcze raz z Natanem, bo nie miał szansy mu nic powiedzieć w twarz po tym, jak Natan odklepał w pierwszej sekundzie. I zaprosimy również ciebie. Na razie dziękujemy, Gracjan. A tutaj widzimy ogromną dawkę szacunku od Amadeusza do Gracjana, co jest kompletnym przeciwieństwem szacunku wobec Denisa. Czym się różni dla ciebie,